Palić w piecu dymem zamiast węglem to marzenie jak z bajki, dobre nie tylko na czasy kryzysu. Jednak od kilku tygodni to nie jest już tylko marzenie, a zwykła rzeczywistość. A wszystko za sprawą wynalazku pana Mariana Strzelczyka. Wszystko zaczęło się tu, w niepozornym warsztacie przy osiedlu Bajkowym. O tym innowacyjnym rozwiązaniu w technice grzewczej opowiedzą nam specjaliści, którzy na co dzień zajmują się instalacjami grzewczymi w naszych mieszkaniach. Wszyscy oni zebrali się tutaj 7 marca na pierwszej publicznej prezentacji palnika do spalania dymu. Akurat to zajęło 3 lata ponad, 4 lata. Ten palnik, tak? 3 lata? No ponad. Jak to pokażesz? Najpierw z urządzeniem chwali, a potem bez tak, tego. Tylko żeby się troszeczkę rozpaliło, bo tam mi się zagadali, żeby nie podłoży. A potem co? Potem wyciągniesz to urządzenie, później tak? Później to wyciągnę i zobaczymy. Wiedziałem, że dym jest spalny, że można go spalić i dzięki temu można zaoszczędzić dużo opału. Trochę pracy było, tak zastosowałem takie suche przegrody z blach, które się nagrzewają do dużych temperatur, a wszyscy wiemy, że w dużej temperaturze można wszystko spalić, nawet stopić szkło, metal. No właśnie. No i czyli to osiągnąłem. Wynalazek pana Mariana zainstalować można w większości tradycyjnych kotłów węglowych. Wzrost ciepła to oszczędność w naszych portfelach nawet do 40%. Po to były to wady spore oszczędności. No, wielu użytkowników pieców nie ma świadomości tego, że kupując piec na paliwo stałe, na przykład na węgiel, nie ma świadomości tego, że istnieje coś takiego, że można aż tak mocno obniżyć koszty. Palnik był zainstalowany jakieś 2 miesiące temu i ten. Oszczędność opału jest w granicach 30-35% stosunkowo do porównania jak paliwem bez palnika. No i po prostu jest ochrona środowiska, bo sąsiadom nie przeszkadza dym. Mówiliśmy o zaletach, teraz. Jedną ma wadę, tak. Że kominiarze nie będą mieli co robić. Bo przy takim zastosowaniu tej kładki nie ma żadnych substancji smolistych. Były coś tam widać, jak nawet się jeżeli pokazać. Będzie jakiś się pojawiał dym, a będzie on na tyle suchy, na tyle wydzielany, to jest najbardziej niebezpieczny. Moja firma zajmuje się między innymi przewodami kominowymi. Poprzez zamontowanie tutaj przez Mariana w tej wkładki po oględzinach przewodu kominowego. Wyniki były bardzo zaskakujące. Poprzez w czasie spalania tygodniowego po zamontowaniu tej wkładki nie ma żadnej sadzy, żadnych substancji smolistych, żadnych środków, które powodują zanieczyszczenie komina. Także podsumowując, no, kominiarze nie będą mieli co robić, bo po zamontowaniu przewód jest w stanie idealnym i czystym, także no, przewód nie będzie wymagał przeglądu. Od kilku dni, jak testujemy ten piec, także uzyskujemy najniższy wynik, jaki uzyskaliśmy, to 98 ppm, więc jest to naprawdę potężnie niska emisja, więc dla środowiska na pewno jest to bardzo dobrze. A biorąc pod uwagę nawet wydruk ze zwykłych kotłów kondensacyjnych, to uzyskujemy 180 ppm przy 60 stopniach temperatury spalin, co przy 220-230 stopniach osiągnąć 200 czy 300 ppm to jest praktycznie nic. Także de facto komora jest tak stworzona doskonale, że wszystkie gaze praktycznie są wypalane. Piece kondensacyjne czy piece olejowe nie jesteśmy w stanie ustawić inaczej niż na analizator spalin, gdyż tam się tylko dawką odpowiedniego paliwa, zmieniając dawkę paliwa uzyskujemy dane wyniki. A przy piecach atmosferycznych regulujemy gazem, gdzie zwykły atmosferyczny kocioł to ma rzędu też 1000-1500 ppm, więc zwykły atmosferyczny kocioł więcej wytwarza tych związków niż piec opałowy stałopalny, no co jest niesamowite. Przy temperaturze 190 stopni spalin mamy raptem
500 ppm, które spadają cały czas w dół. 460, 440, już tlenu dałeś? I ten, 180, jeżeli nie chwilkę, jeszcze sobie ten postabilizuję. Jeszcze sobie zrobię zdjęcie tego metru na zwłoka, a tu nie chcę dać. Aha, nie, 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 ale potem przerzucimy. Tylko się po prostu tego, żebyśmy tylko zaczęli na kiju i dziurę. No, no, tam ten przód, tylko się pojechał, jeden kwóki za drugie, nie ma żeby wody, bo za drugą przód. Przy świeżym zasypie no, PPM spadły nawet do 187, 190 i CO2 200, czyli praktycznie zasypane czy niezasypane trzyma się na tym samym etapie i spalanie jest przedoskonałe. Patrząc. No proszę powiedzieć, a nie, no to nie będziemy nic mówić, tylko jak wyciągniemy, jak odrębimy. Proszę, i cały czas spada 180, 160. W granicach 180, 160. Teraz jest tradycyjne spalanie bez chodnika. Właśnie 700, tak? 300, 700, 930, o matko, 1100, tak? 1400, 1700, 2. Tak, 2492, 2800, 3600, 4, 4,5, 5, 6600, 7000. Gdzie jest granica? 7, aż się wyłącza, aż się zblokuje. On ma ten. On ma sobie blokadę, żeby nie uległ zatadzeniu. Czy to jest ppm w CO? Tak, tak jest. Podamy 10 tysięcy. 11 tysięcy. Tak, było 180-200. Tak. Już się przeblokował przy 12 tysiącach. Brakuje skali. W ogóle widać, jak momentalnie zaczyna się sadzić końcówka analizatora, gdzie przy pomiarach tamtych wygląda końcówka troszeczkę inaczej, nie? Więc samo to już świadczy, świadczy o czym, jak, tak jak kolega mówił, co się dzieje z kominem w środku, jak on ulega oklejeniu, zaklejeniu i zasyfieniu przez tradycyjnym paleniu. A przy udziale palnika wszystko jest spalone. Skoro jedziemy ten, tak że praktycznie nie ma nawet przysmolenia. Tu jest piękny, piękny pokaz, jakie są różnice pomiędzy jednym a drugim spalaniem. PPM to jest jednostka, którą się tłumaczy jako part per million, czyli cząstek na milion, czyli na przykład jeżeli jest 100 PPM-ów, to znaczy, że jest 100 cząsteczek danego związku na milion, tak? Czyli to bardzo, bardzo malutkie ilości są. Niska emisja, pan wspomniał o niskiej emisji. To jest ogromny problem, z którym borykają się wszystkie miejscowości w Polsce, mniejsze i większe. Na czym polega? Ano na tym, że w kotłowniach małych, w naszych domkach, źródłem ciepła są kotły, które nie podlegają jak gdyby certyfikacji. Państwo nie jest w stanie zbadać wszystkich kotłów jakości spalania i ludzie używają do ogrzewania swoich mieszkań i pomieszczeń różnych kotłów, które są na różnym poziomie właśnie spalania. I na przykład, jeżeli są to kotły, które ma o mocy na przykład 5 kW czy 10 kW, jeden taki kociołek, jeżeli źle spala paliwo, no to jest jakaś tam emisja, ale pomnóżmy to razy 1000 domów, razy 100 domów, razy 1000 domów albo więcej domów, to z tych 5 czy 10 kW robi się 5-10 MW i tu się robi skala problemów. Tu się robi skala problemu, która polega na powstaniu zjawiska, które pewnie większość z nas zna, zjawiska smogu, czyli koszmarnego zanieczyszczenia powietrza, które, na bazie którego powstają nasze wszelkie choroby.
co się znajduje w tym dymie. Widzieliśmy, Mariana, tutaj dzieło, kiedy bez palnika jest spalany opał, wylatują dymy, gołym okiem widać, że jest to dym zanieczyszczony. W tym dymie znajdują się związki trujące, toksyczne, tak jak tlenki siarki, tlenki metali, tlenki węgla. O właśnie, to jest bardzo, bardzo toksyczny związek. A poza tym też metale ciężkie i różne inne związki organiczne, które wpływają na nasze zdrowie i powodują mutacje. I stąd się biorą choroby i wszelkiego rodzaju alergie i nawet zmiany mutacyjne. Instalacja palnika to wydatek rzędu kilkuset złotych. Poza oszczędnością na węglu i czyszczeniu komina, zyskuje środowisko, w którym żyjemy, a więc najpierw my i nasi sąsiedzi. W skali globalnej to walka ze smogiem, który w dużych aglomeracjach miejskich jest zmorą ekologów. Ale także i my tutaj w Kwidzynie doskonale wiemy, jak ważne jest oddychanie czystym powietrzem. Może wynalazek pana Mariana przywróci do łask tradycyjne piece węglowe.